Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 3. I dzisiaj będziemy oczywiście wchodzić po raz pierwszy do miasta o nazwie Terelis. I zobaczcie, że już na samym początku możemy zauważyć znajomą twarz. Moi drodzy, jest to Torus z Gothica 1. Nie kojarzę, że był on w Gothicu 2 Torus, ale możliwe, że był w dodatku Nockruka. Więc tak, jeśli chodzi o podstawową wersję gry, to go naprawdę nie pamiętam w dwójce, ale w jedynce Torus na pewno był. To znowu ty. Nigdzie nie mogę pójść, żeby na ciebie nie wpaść. Pamiętam. Nazywasz się Torus. Jesteś ostatnią osobą, której bym się tu spodziewał. To jak będzie? Mam cię uczynić niewolnikiem, czy zabić na miejscu? Widzę, że znów się bawisz w strażnika bramy. Odpuść sobie sarkazm, sukinsynu. Gwarantuję ci, że jestem jedynym człowiekiem w Myrtanie, który zdołał przekonać orków do wypełniania jego rozkazów. Jeśli znów mi pokrzyżujesz szyki, to cię zabiję. Jasne? Dowodzisz orkami? Zgadza się. Zajmuję się zewnętrznymi obszarami Trelis. Trzeba kontrolować okoliczne farmy i strzec wykopalisk we wschodniej świątyni. Ta robota i tak jest dość męcząca. Skoro jednak tu jesteś, muszę naprawdę zacząć uważać. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Nie waż się nawet tego powtarzać. Nie gadałbyś tak hardo, gdybyś wpadł na tych podstępnych leśnych ludzi. Jeśli cię dorwą, zrobią z ciebie mielone. W czym mogę pomóc? Wolałbym, żebyś sobie po prostu poszedł. Ponieważ mam jednak pewność, że nie raczysz wyświadczyć mi tej uprzejmości, to możesz równie dobrze dla mnie pracować. Orkowi pozwalają ci sobą dowodzić? Człowiekowi? To robi wrażenie, co? Orkowie zdobyli wyspę Korinis i sprowadzili nas na kontynent na swoich galerach. Zaproponowali nam wybór. Mogliśmy być ich niewolnikami lub wojownikami w ich służbie. Wygrywałem walki na każdej arenie Myrtany i przyjąłem sposób życia orków. Gdy nauczysz się już myśleć jak ork, reszta przychodzi łatwo. Opowiedz mi więcej o mieście Trelis. Trelis to zamek o dużym znaczeniu strategicznym dla orków. Jesteśmy tu blisko pustyni Varant. Zagląda tu wielu asasynów zmierzających do krain centralnych. Nigdzie w krainach centralnych nie znajdziesz bardziej doświadczonych wojowników i bogatszych asasynów niż tutaj. Coś w sam raz dla ciebie. Zgadza się. Co można robić na farmach? Od dawna nie mieliśmy żadnych wieści z farmy na zachodzie. Wysłałem tam patrol rozpoznawczy, żeby zorientować się, co się dzieje. Po nich też słuch zaginął. Idź, zobacz, co się tam dzieje. Jak idą wykopaliska we wschodniej świątyni? Nadzorca Tempek ciągle żąda dodatkowych ludzi, a dostawy nie dochodzą. Mam tego dość. Idź do świątyni i powiedz Tempekowi, że musi przysłać dostawę. Te podstępne ogry nie będą już sprawiać kłopotów. Doskonale. Jeden problem z głowy. Oto twoja zapłata. Dobra, mamy dwa zadania, więc najpierw może nimi się zajmiemy, czyli musimy dojść do świątyni oraz do jakiejś farmy na zachodzie, czyli zachód to jest... Czekajcie, jak mamy północ, to jest tutaj północ, to zachód jest na lewo, czyli tutaj. No dobra, czyli idziemy sobie gdzieś na te farmy. W ogóle może na dwie wejdę, o ile są w ogóle dwie. No i do tej świątyni, tutaj coś mamy, proszę bardzo. Jakiś dowódca. Kapot. Uważaj, bo zatrzesz wszystkie ślady. Co tu się stało? Też bym chciał to wiedzieć. Jeszcze kilka dni temu na farmie wszystko grało. Mieszkało na niej gdzieś ze czterech wieśniaków. Teraz ich tu nie ma, a farma jest kompletnie zdemolowana. Kto mógł to zrobić? Gdybym wiedział, już bym mu siedział na karku.
Na zachód stąd jest jaskinia. Widywałem tam różne bestie. Wyglądały na bardzo niebezpieczne. Może to ich sprawka. Mógłbym zbadać dla ciebie tę podejrzaną jaskinię. Więc zrób to. Pewnie będzie trzeba zabić wszystkie napotkane tam istoty. Nie pozwól się pożreć. Torus chce wiedzieć, czemu nie ma żadnych wiadomości z farmy. Nie dziwię się. Jak widzisz, nikogo tu nie ma. Dobra, czyli mi się wydaje, że coś będzie to związane z tą bestią w jaskini. O, paczka z bronią. Z chęcią wezmę. Dobra. Nie wiem, czy tutaj jest jaskinia, ta nie jest. Bo ona była na zachodzie, no i ona musi być gdzieś niedaleko stąd, czyli można... można rzec, że to jest na bank ta. Co to za bestia była? Nie kojarzę. Czy coś kojarzę właśnie? Właśnie, to jest szabloząb jakiś dziwny. Otóż ty dziadu. Będzie jedna? A, i więcej będzie. Kurde, nie spodziewałem się, że aż tyle tu ich będzie. Dobra. Co on tutaj w ogóle robi? Nordmar jest daleko, naprawdę. A tu jest pustynia. Jasny gwint. Pięknie. Złamany. O, dużo mikstury przemian. No i dobra. Chodźmy pana tam poinformować, ten pakacz, jak on tam miał. Czy knoka? A nie wiem, już nieważne. Że bestie już nie żyją. No i to była chyba ta farma, którą zlecił nam Torus w misji. Ja tej więcej nie pamiętam. W jaskini na zachodzie znalazłem stado tygrysów szablozębnych. Były bardzo niespokojne. Ten bałagan na farmie chyba nie był ich sprawką. Cholera, a już miałem nadzieję, że unikniemy komplikacji. Komplikacji? Co masz na myśli? Ostatnio w lasach na północy widuję gońców leśnych. Nie byłbym zaskoczony, gdyby to oni dokonali tych zniszczeń. Sądzisz, że gońcy mogliby zrobić coś takiego? Nie lekceważ ich. Potrafią się posługiwać bronią. W większej grupie stanowią ogromne zagrożenie. Na pewno będzie nam kazał zlecić zabicie ich. Ale zrobię to. Co mam to zrobić? Na czele gońców zwykle stoi druid. Dowiedz się, czy to on kazał zaatakować farmę. Jeśli tak, zabij go. Kojarzę tych druidów, bo ogólnie, moi drodzy, jak we wczorajszym odcinku tutaj szedłem do tego Trellis, to ich napotkałem, więc ja tam może podejdę, bo to nie jest tak naprawdę daleko. O ile teraz dobrze w ogóle idę. Bo nie jestem pewien. Ale do Geldern jest strzałka w tą stronę, więc czekajcie, ja się wrócę, sorry za to, okej? Okay? Nawet mówił, że na północy, a właśnie my tam teraz idziemy. Tam jeszcze jakaś farma była na lewo. Czy co to tam było, nie wiem. Najpierw się dowiedzmy, czy to on zlecił to. To wszystko. No jak tak, to nieładnie z jego strony. Ja tych droidów przeważnie oszczędzam wszystkich, ale chyba teraz... zabiję. Chyba za tym mostem byli. Gdzieś tutaj. W drodze na pewno do Geldern. Nie, tutaj byli. Czekajcie, tutaj. Proszę bardzo, goniec leśny. Pogadajmy z tym druidem. I tak od niego już kamień druidzki mam, więc świetnie. No proszę bardzo, goblinia jagoda, ja jej nie widziałem. O, czekajcie, jeszcze tego się nauczę.
Przekaż mi całą wiedzę druidów. Dzięki mocy druidów obudzisz swoje wewnętrzne zwierzę. Każde stworzenie, w które się zmienisz, będzie obdarzone wielką siłą. Oto sekret druidów. Okej. Orkowie sądzą, że zniszczyłeś farmę w pobliżu Trellis. I mają całkowitą rację. Ludzie pracujący dla orków, tak jak tamci farmerzy, utrudniają innym życie. Nie mogę stać bezczynnie i patrzeć, jak ludzie pozwalają się zniewalać, byle tylko przedłużyć nieco swą nędzną egzystencję. Lepiej zdechnąć, niż zostać sługusem pomiotu Beliara. Nie spocznę, póki te nasiona zła nie znikną z naszych lasów. Słyszeliście chyba, co nie? Czyli zabijemy. Zapiszę grę tylko i to będzie pierwsze zabicie tak naprawdę druida przeze mnie. Dobra. Jak Morderco! Dobra, spierdzielamy. Bo nie chce mi się z nimi już walczyć. Najważniejsze zrobiliśmy. Ajajaj. Teraz jak stąd wyjść? Gdzie jest Trellis? Dobra, chyba się ucieszy, co nie? Mi się tak wydaje. Ten ork. Mieliśmy wejść do miasta dzisiaj, ja tego nie zrobiłem. No niestety. Nie chcę po prostu, wiecie, zaakceptować miliona misji, a później po prostu się męczyć z nimi po kolei. Ale po kolei, pojedynczo, na bieżąco. To druid Thorn zrównał farmę z ziemią i zabił wszystkich wieśniaków. Co za świnia. Podejrzewałem go o to. Dobra robota. Masz tu trochę złota. Masz jakąś wiadomość dla Torusa? Powiedz mu, żeby nie wiązał z tą farmą żadnych nadziei. To miejsce jest spalone. Druid Thorn nie żyje. I dobrze. Nie będę musiał się już nim martwić. No i wygląda na to, że ta sprawa z farmą też została załatwiona. Dobrze, Mora. Weź to. No okej. Dziękuję bardzo. To teraz, moi drodzy... idziemy do tej świątyni, co nie, którą nam zlecił odwiedzić Torus. Gdzie ona może być? Ale jeszcze zanim tam pójdziemy, ja bym sobie tutaj może zahaczył o tą farmę, czy co tutaj mamy, nie wiem. Niewolnicy sami. No, kolejna farma, co nie? Co robisz na mojej farmie? Farmon. Jeśli przybywasz pod daninę, możesz o niej zapomnieć. Buntownicy wszystko splądrowali. Nie ma już nic, co mógłbyś zabrać. Buntownicy zaatakowali bezbronnych obywateli? Te obiboki chowają się po lasach, żeby uniknąć uczciwej pracy. Jak zapłacicie orkom daninę, jeśli nic wam nie zostało? Na razie orkowie mają inne zmartwienia. O ile mi wiadomo, długo tu nie zostaną. Wkrótce asasyni wszystko przejmą. A wtedy karty zostaną rozdane ponownie. Asasyni chcą przejąć krainy centralne? A co ja tam wiem? W każdym razie widziałem tu ostatnio więcej asasynów niż orków. Pustynia Warant zaczyna się niedaleko stąd, na południu. Sam zobacz, jakie wspaniałe budynki tam wznieśli. Nie wierzę, że orkowie pozwalają im robić to, bo ich lubią. Sądzę, że orkowie się ich boją. Chyba ci nie przeszkadza, że kręcą się tu orkowie. Jest mi obojętne, dla kogo pracuję. Dla królów lub orków żadna różnica. Krainy centralne zawsze mają jakiegoś władcę. Co z daniną? Mówiłem ci już, że zaatakowali mnie buntownicy. Nonsens. Buntownicy atakują orków albo ich najemników, ale nie farmerów. Skoro tak twierdzisz? Dwa dni temu buntownicy przybyli tu z zachodu. Ich przywódca nazywał się Hengli albo coś w tym stylu. Przetrząsnęli całą moją farmę i zabrali wszystko, co tylko znaleźli.
Gdzie Hengli zabrał twoje złoto? Wrócili na zachód, skąd przyszli. Pokaż mi swoje towary. Te trychy jeszcze weźmiemy. Ogólnie tak, do tego obozu buntowników to ja sobie będę tam szedł, oczywiście, ale dopiero później. On gdzieś jest tam wyżej. Na razie sobie go zostawię, na sam koniec, że tak powiem. Chyba, że będę musiał pójść tam wcześniej. Na razie tutaj się bawmy. Żeby sobie nie namącić. Ale gdzie ta kurde świątynia jest, to powiem wam szczerze, no nie wiem, naprawdę. Bo tutaj zaraz znajduje się ten nasz warant. Czy jeszcze nie tutaj, bo tutaj się tak robi dopiero jałowo, dopiero później jest pustynia. Dobrze. Jezu, nosorożce tam mamy. Duże przestrzenie, więc się nie dziwię. Z nosorożców sobie wezmę mięso. No nie, tylko dwie sztuki. No ale zawsze coś, bo chyba z bizona są chyba 4 sztuki mięsa, co nie? Ścierwojady. Dobrze, pójdźmy na ścierwojady. O Jezu, myślałem, że jakaś przepaść. Na hita. Dobra. Patrzcie, tam jest świątynia! Ale ja bym se tam szedł. Tak myślałem, kurde. No dobra, zajrzymy do świątyni, co nie? Trochę daleko, co nie? Tak właśnie patrzę, czy tutaj... A mogę! Chyba zeskoczę normalnie. Troszeczkę życia uciekło. Ja mam ogólnie rozwiniętą akrobatykę. Jakbym jej nie miał, to już bym pogibnął. Dobra, przepłyńmy. Jedny, dawno nie pływałem. Jezu, pamiętam, jak ta gra powstała, jak ja się tą wodą cieszyłem, jaka wspaniała animacja. To najgorsza nie jest, ale... To, co teraz mamy, to jest zupełnie inna bajka. W tych ruinach coś tutaj jest. Tam jest ta farma. No, ale tutaj nie ma nic. Jest i świątynia, jest. O, rozpruwacza mamy. Pięknie. Kolejne mięsko weźmy. Muszę trochę go rozgrzać, kurde, na patelni, bo jeszcze mi zabraknie, bo już mam tylko jeden tysiąc. Tu jeszcze jakaś ścieżka prowadzi. Kurde, widzę, że tutaj też jest dużo łażenia. Gobliny mamy. Tam jeszcze jakaś farma jest, zobaczcie. Dobra, tam pójdziemy później. Najpierw ta świątynia. Ach, powoli klimaty pustynne. Dobra, tempak. Lepiej nie zbliżaj się do świątyni, Mora. Jak idą wykopaliska? Bardzo źle. Mam tu zbierać artefakty i inne relikwie. Nie mam jednak pojęcia, skąd je brać. Tu nic nie ma. A z powrotem do świątyni nie zaciągnęłoby mnie nawet 20 zębaczy. Co jest nie tak ze świątynią? Roi się w niej od ożywieńców, Mora. Lepiej się nie zadawać z tymi obrzydliwymi potworami. Byłeś już kiedyś w świątyni? Oczywiście. Moja grupa była kiedyś 2 razy większa. Ale nagle z ziemi zaczęły wychodzić szkielety, które nas zaatakowały.
Widzisz tu jedynie nędzne niedobitki moich ludzi. Pozostali zginęli w świątyni. W świątyni pozostał ktoś żywy? Nie wiem. Ktoś powinien to sprawdzić. Z całą pewnością nie będę to jednak ja. Rozumiem. Torus oczekuje nowych dostaw. A, naprawdę? Tego sukinsyna przecież nawet tu nie ma. Nie musi sobie radzić z tą przeklętą świątynią. Pokaż mi swoje towary. Kupimy co nieco. No i dobra, trzeba wejść do świątyni, moi drodzy. Ale paczki z bronią to nie pogardzę nimi. No i dobra, to będzie pierwsze wejście do świątyni tak naprawdę. Zapiszę jeszcze tylko grę, bo tam nie wiem, co mogę oczekiwać. Z tego co pamiętam, te świątynie są pełne szkieletów, zombiaków. I na samym końcu zazwyczaj stał taki hardkorowy gościu. O Jezu. Taki hardkorowy szkielet mag jakby. Ci też nie należą do łatwych. Ale z nimi po raz pierwszy mam już do czynienia w tej grze. Najpierw tego by się przydało rozwalić. Ogólnie wchodząc do tych świątyń, warto się zaopatrzyć, moi drodzy, w ten, w czary światła. Dobrze. Nic nie mogę z niego wziąć. No i mroczno. Mamy kuferek, ale nie wiem, czy tutaj na razie mam... O, proszę bardzo. Zaraz do niego zajrzę. No, paskudna sprawa, muszę przyznać. Tutaj niezłe ciemności ogólnie panują. Dobra, ale po kolei. Najpierw kuferek. Złamany. Na razie nic mnie nie goni, więc luzik. O, przywołanie błyskawicy. Dosyć ciekawy czar. Nadal mnie na razie nic nie goni, a tutaj mamy drugi kufer. No okej, może być. Dobra, zobaczmy, czy mam jakieś w ogóle tutaj światło. No tam już będzie ciemno. Dobra. Będzie o wiele lepiej teraz. A uwierzcie mi, egipskie ciemności, to dosłownie. No, ale pusto już. O, ten szaman tam siedzi jakiś. Ale to jest ork, może ten zagubiony. Wow, fajna rzecz. Amulet druida. Fajna naprawdę rzecz. Jak on tu się dostał? Niechaj Beliar macie w swojej opiece, Mora. Mało brakowało, a wziąłbym cię za jednego z tych ohydnych ożywieńców. Sądziłem, że zostanę tu już na zawsze. Możesz chodzić? Zaraz się przekonasz na własne oczy. Chodź, wynosimy się stąd. Tempek przerwał poszukiwania ocalałych w świątyni. To do niego podobne. Strach zawsze bierze w nim górę nad honorem. Nie wiem, jakim cudem zdołał zostać nadzorcą. Ten tchórz powinien raczej paść owce. Dobrze, jeszcze ten kufer otworzę, a niech on już idzie powoli do góry. Amulet. Fajny. Szkatułka, jeszcze to wezmę, okej. Dobra. Ten był otwierany. Do góry, kamak. Już chyba nie powinno tutaj być żadnych szkieletów oraz zombiaków. Chyba nie.
No, szczęśliwy Kamak. Haha, wolność, wolność. Dziękuję ci za pomoc, Mora. Nie znalazłbym dość odwagi, żeby samotnie stawić czoła ożywieńcom. Przyjmij te mikstury na znak mojej wdzięczności. Nie ma za co. Znalazłem w świątyni kogoś żywego, szamana Kamaka. Chwała Beliarowi! Śmierć Kamaka byłaby wielką stratą dla orkowego ludu. Dzięki za te wspaniałe wieści, Mora. Co mam powiedzieć Torusowi? Że urabiam tu sobie ręce po łokcie. Mora wkrótce otrzyma swoją dostawę. No i okej. Jeszcze kuferek otwórzmy może, co by na to. Okej. Dobra, więc w takim razie... proponuję wrócić do Torusa naszego. Wspaniałego jakże kolegi z czasów przeszłych. No i powiedzieć mu o tej całej sytuacji, co się dzieje na farmie oraz... oraz w świątyni, ale chwileczkę jeszcze. Tam jakiś budynek mamy fajny. Ciekawy jakiś. Może go zostawimy na jakiś późniejszy odcinek. Co wy na to? Janek, patrzcie jaki widok. Wow! Świetnie to wygląda, masakra. Wiecie co, ja sobie jeszcze tutaj na pewno będę łaził. Bo jest jeszcze coś widać, tam jest jeszcze jakaś farma dalej. Musiałem go zabić, sorry. Na pewno jeszcze taki luźniejszy odcineczek sobie walniemy. Jutro jeszcze mi się wydaje, że wejdziemy do tego miasta i tam parę misji powykonujemy, ale już mogę stwierdzić, że tych misji nie będzie jakoś dużo. Dlatego, że zobaczcie, nawet nie wszedłem do miasta, a już mam 40 reputacji. A tak naprawdę misje są przede wszystkim ułożone tak do 75%. Ale czekajcie, bo ja od jakiegoś innego wejścia wchodzę. To jest chyba jakieś północne bardziej. Czy tam... O jeny. O proszę, jakaś kolejna jaskinia. No nieważne, kurde. Z której ja strony jestem? Tutaj chyba będzie Torus. No ale na pewno w mieście mi się wydaje, że tych misji dużo nie będzie, więc troszeczkę takich odcinków eksploatacyjnych powinno być. Wykopaliska we wschodniej świątyni znów postępują zgodnie z planem. Czas najwyższy. Jeszcze trochę opóźnień i miałbym kłopoty z przełożonymi. Oto twoja zapłata, draniu. 48 reputacji. Farma na zachodzie została zniszczona. Nikt nie przeżył. Wiedziałem. Mogę tylko mieć nadzieję, że to odosobniony przypadek. W przeciwnym wypadku będziemy uzależnieni od karawan, a to byłoby dla Trellis bardzo kosztowne rozwiązanie. Oto twoja zapłata. Takie buty. 56 reputacji. Dobrze, więc w takim razie, moi drodzy, ja się z wami bardzo, bardzo gorąco żegnam, no i to by było na tyle w tym odcineczku. Cześć!